Przede wszystkim wielkie gratulacje. Przeszliście przez ten turniej jak burza. No jedyny taki moment, gdzie mogły zadrzeć serca kibiców rekordu, był w półfinale. Tak mocny rywal, czy po prostu taki mikrokryzys? Nie, no to trzeba szanować Konstrat. Konstrat, no to nominowany klub ekstraklasowy, czyli nie spodziewaliśmy się inaczej, nie? No to oni trenują systematycznie, może więcej od nas jako młody, czyli no to oni mają no, 3-4 treningu tygodniu, czyli no to widzieliśmy, że było ciężko. Tak obserwując całe mistrzostwa, wydaje się, że ten mecz z Konstraktem Lubawa to taki trochę przedwczesny finał. Dla was też najtrudniejszy? Tak, najcięższy przeciwnik był to, ale daliśmy radę i finał na szczęście poszedł już z górki. Jedziemy po to. Musi być kolejne, trzecie w tym roku, całego rekordu. Słuchajcie, panowie. Dla niektórych was jest ostatnia mistrzostwa. Dziękuję za te lata, które pracowaliśmy razem. Dajcie wszystko, aby że macie fajne zakończenie. Chłopaki, ostatnie. Nie mam żadne srebrne. Nie robicie mnie jaja. Vamos, vamos! Darek, chociaż znamy cię z futsalowych parkietów, by wspomnieć o chociażby ostatni turniej Record Friends Cup, to jednak trudno nazwać się futsalowym trenerem. Natomiast bezwzględnie to ty jako drugi trener przez cały rok prowadzisz tych chłopaków, to ty się z nimi zajmujesz na co dzień. Powiedz mi, czy zadowolony jesteś z tego, co zaprezentowali w Bochni? No, odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że jestem zadowolony. Może zaczęliśmy niemrawo, ale jak ja stosowałem z prezesem, to mówiłem, że jesteśmy trochę drużyną turniejową. Może mieliśmy trochę kryzys w półfinale, ale później już w finale w tym meczu postawiliśmy taką mocne wykrzyki na tym naszym sukcesie. Nie jest swój mecz, każdy że zaczynamy jakieś popisy. Gramy jako zespół. Ej, jako całość, dobra? Prowadzimy mecz, administracja. Gramy nasz mecz, dobra? Zagrajmy swój poziom. Wszystko tylko może, okej? Okay? Nie. Bardzo udany turniej. Cieszy też z naszego punktu widzenia, że korzystał pan z wszystkich zawodników, czyli z całej czternastki w przekroju turnieju, nawet w finale. Jeżeli jest możliwości, muszą grać wszyscy. A potem, kiedy masz grę no, w finale, jeżeli masz sześciu, które ogarnią sprawa, no to muszą grać sześciu. Ale kiedy masz 10-12, muszą grać 10-12. Jako klub jesteśmy znani z tego, że u nas łączy się futsal z piłką nożną. Ale powiedz, ty osobiście jako trener uważasz, że futsal pomaga faktycznie w rozwoju zawodnika jako piłkarza? Postawiłeś pod ścianą, bo ja bym powiedział, że nie, to mnie wyleją z roboty. Ale pewnie, no myślę, że u nas to jest taki dobitny dowód na to, że to się da po prostu połączyć, bo mamy opaków na szczeblu centralnym, czy Damian Hilbrych, Szymański Szymek, którzy potrafili grać na poziomie futsalu, wygrywać, być multimedalistami, a teraz grają na poziomie centralnej na dużym boisku, więc ja myślę, że jak najbardziej zachęcamy też kluby do tego, żeby tą ścieżkę obierały. Dziękuję wam! Dziękuję za ten turniej! To jest złoto! To wygramy! Najlepszy bramkarz młodzieżowych mistrzostw Polski U19 w futsalu. Paweł, intensywny tydzień za tobą. Przyjechałeś na te mistrzostwa bezpośrednio ze zgrupowania
reprezentacji Polski. Zmęczony? Tak, troszkę zmęczony, ale cieszę się bardzo z tego sukcesu. Jest to takie fajne podsumowanie tego intensywnego tygodnia. Speaker ogłaszając wybór najlepszego bramkarza powiedział, nie ma wątpliwości, Paweł Mura. No, za dzisiejsze występy, kiedy nie daje się pokonać ani razu, bezwzględnie tak. Ale czy cały turniej, mam na myśli te początkowe mecze w grupie, był taki dobry w twoim wykonaniu? Jak sądzisz? Na pewno nie. Popełniłem jeden taki błąd, przez który padła bramka. Ale myślę, że z biegiem przebiegu turnieju szło mi coraz lepiej i dzisiejszy dzień wyszedł mi bardzo dobrze. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Do zobaczenia na treningach Ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Kacper, no znamy Cię w klubie ze snajperskiej umiejętności, ale trochę nas zaskoczyłeś tym tytułem Króla Strzelców. A siebie? Myślę, że siebie również, ale no, staram się zawsze jak najlepiej, jak najwięcej bramek strzelać, też żeby drużyna wygrywała, więc staram się, jak mówię. Powiedz mi tak, masz kilku kolegów w tym zespole, którzy mieli już kontakt z futsalem na poziomie Ekstraklasy. Czy to jest Bartek Parkowski, czy Paweł Mura, czy Kamil Hutyra, czy Mateusz Kosowski? A Ty myślisz o tym, żeby spróbować? Myślę, że zostanę w trzeciej lidze i będę próbował swoich sił na trawie.